Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Witam Was moi drodzy serdecznie i zapraszam na kolejny, 22 już odcinek formatu Ale Panie Sędzio, w którym omawiam kontrowersje i sytuacje boiskowe nadesłane przez widzów i zaczynam od przysłowia. Przysłowia, które tutaj znajduje się w tej lokalnej altanie, w dzielnicy Kobieta bez włosów nie jest kobietą. Nie wiem, czy to prawda, ale tak tu jest napisane, więc tym akcentem zaczynam ten odcinek i zapraszam na pięć sytuacji i humoreskę, która dzisiaj, wprawdzie, jest taką, może mniej humoreską, a bardziej ciekawostką, którą dostałem również od jednego z naszych widzów. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy również z tego powodu: jeden mecz został nadesłany przez dwie różne osoby, nieznające się ze sobą, i co więcej, te dwie osoby wskazały różne sytuacje z tego meczu, tego samego meczu, a klasy. Także musiał być to wyjątkowy mecz i wyjątkowe spotkanie. Zaczynamy. Pierwsza sytuacja, kategoria Askier. Materiał od Slopera, fajna ksywka. Prośba o analizę czerwonej kartki z meczu A klasy Leśnik, Lemierzyce Iskra Głuchowo. To jest właśnie ten wspomniany mecz, o którym mówiłem. Chyba musiał być jakiś niesamowity dla lokalnej społeczności, skoro dwóch niezależnych widzów. Przysłało sytuację z tego meczu. Co ciekawe, dwie różne. Z czym tutaj mamy do czynienia? Moi drodzy, mamy tutaj klasyczne doxo. Bramkarz przed polem karnym zahacza nogą napastnika, który chwilę wcześniej umiejętnie przerzucił sobie piłkę, i gdyby nie ta interwencja bramkarza i nie spowodowanie upadku tego napastnika, no to strzeliłby po prostu bramkę do pustej bramki. Rozkładamy to wszystko na czynniki pierwsze. Co bierzemy pod uwagę w takiej sytuacji? Kierunek akcji. Widzimy, że dzieje się to wszystko w pasie środkowym boiska. Piłka jest zagrana w stronę bramki. I kolejny podpunkt, odległość od bramki. Tutaj mamy około 20 metrów. Kolejnym podpunktem jest fakt kontroli napastnika nad piłką i Widzimy, że jest ona zagrana z wyczuciem nad bramkarzem, bez większych problemów dobiegłby do tej piłki, gdyby nie został powalony przez bramkarza i strzeliłby na pustą bramkę. Kolejnym aspektem, który bierzemy tutaj pod uwagę, jest ilość obrońców i ich usytuowanie. Widzimy, że ich tutaj nie ma, jest ich brak, także wszystkie kryteria zostały spełnione do tego, żeby doxo było spełnione, efekt i decyzja prawidłowa, pokazujemy czerwoną kartkę. Także askier dla bramkarza w tej sytuacji był jak naj, najlepszą decyzją arbitra. I prawidłową. Druga sytuacja, tym razem od Łukasza N3. Witam, kontrowersja dotyczy koloru kartki dla zawodnika gospodarzy w jasnych strojach. Co ciekawe, są to te same zawody, co w pierwszej sytuacji. Sędzia tutaj pokazał kartkę żółtą, czy słusznie? No, w mojej ocenie, tutaj niestety. I mam nawet specjalną stopklatkę, którą mogę Wam pokazać. Widzicie doskonale. Widać tutaj, jaki to jest atak. Atak tuż nad, tuż pod kolanem. I oceniam to jako poważny, rażący faul. Faulujący w białej koszulce powinien dostać Asakier. Zawodnik dodatkowo atakuje korkami na wysokości piszczela z dużą dynamiką. Widzimy, że trochę przechyla ten but w prawą stronę ale jednak i dynamika, i to, że chłop waży ponad 100 kilo, no powoduje, że zawodnik w niebieskiej koszulce no niestety ucierpi w tym zdarzeniu i widać to później na, na nagraniu, kiedy no padł na murawę i musieli go przymrozić, bo tak go to wszystko bolało. Intensywność tego ataku jest duża. Nie ma próby też zamortyzowania swojego nieprzepisowego wejścia. Noga faulującego zawodnika po tym ataku nienaturalnie wykręca się w stawie skokowym. Takie ataki grożą poważnymi kontuzjami, złamaniem piszczela, strzałki i trzeba je odpowiednio karać. Askier w tej sytuacji jest prawidłową decyzją. No, Smaczku dodaje sprawa, że no, ten atakujący również lata bardziej w mojej kategorii wagowej niż w innej, i to też mogło spotęgować bardzo ciężką kontuzję. Od Wojtka Ćwiklika przepis na zachowanie do narumy. Czy takie zachowanie powinno być bardziej karane niż żółta kartka? Totalnie niesportowe zachowanie dla mnie, na pograniczu pewnej żółtej, a nawet może i czerwonej kartki. Wybitnie niesportowe zachowanie. Zacznę od tego, że Wojtku, nie. To nie było wybitnie niesportowe zachowanie. Wybitnie niesportowe zachowanie jest w momencie, kiedy ktoś kogoś opluje, złapie za włosy, wsadzi palec w oko porwie koszulkę w sposób ostentacyjny, zdejmie koszulkę w sposób ostentacyjny, odepchnie, uderzy kogoś, naruszy nietykalność cielesność, cielesną sędziego. To jest wtedy wybitnie sportowe. Z perfidną grą na, grą na czas, z niesportowym zachowaniem, ale niestety jest ono nagminne. I to zarówno na meczach mistrzowskich, tak jak tutaj widzimy, we włoskiej Serie A, czy też w niższych ligach. Żółta kartka jest w tej sytuacji adekwatną karą. Jest to niesportowe zachowanie polegające na uniemożliwieniu Rywalom wznowienia gry z rzutu z, z autu poprzez odkopnięcie piłki, która opuściła pole gry i jest to karane napomnieniem, czyli żółtą kartką. Wiem, że to wielu może się nie podobać, ale bardzo często dochodzi do tego typu zagrań. Nawet wczoraj, sędziując spotkanie A-klasy, mieliśmy taką sytuację, gdzie jedna z drużyn już miała wykonywać rzut wolny, chcieli ustawić piłkę, a obrońca sobie piłkę wykopał, bo miał dobry wynik, bo chciał ugrać kilka sekund i wtedy nagroda może być tylko jedna, właściwie kara, żółta kartka dla takiego zawodnika. Odnośnie ligi halowej, czy taka walka jest dozwolona, czy sędzia powinien przerwać grę? Dziękuję za nadsyłanie takich sytuacji, bo interesują mnie również te sytuacje z waszych osiedlowych, lig, gdzie gracie po sześciu, po siedmiu, nie tylko ligowe, mistrzowskie spotkania po 11. Każdy sędzia przed meczem, wchodząc w to spotkanie, ma jakiś określony próg faulu, z którym wchodzi w ten mecz. I w mojej ocenie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie obaj walczą. O piłkę przepychają się, szarpią, ale w takich sytuacjach ja zawsze puszczam grę, widząc, że obaj wykazują walkę. Silniejszy wygrał i strzelił bramkę. Piłka jest to sport zespołowy. Zawsze to mówię zawodnikom. Panowie, kontakt, bicek, siłownia, musicie ze sobą powalczyć. Dlatego, tutaj, w mojej ocenie, e, jak najbardziej gramy dalej. I jeżeli piłka wpadła do bramki, taką bramkę należy uznać. Piąta sytuacja, B. Pachnik jest autorem, jest to bardziej pytanie opisowe. Niż filmowe. Ale tutaj posłużę się taką tabelką, żeby Wam to wszystko roz, rozłożyć na czynniki pierwsze. Bardzo często dochodzi do sytuacji, o której również mi piszecie, że jest rzut karny, ktoś strzela, obrońca za szybko wbiega albo napastnik. Co wtedy? Czy należy rzut karny powtórzyć? Czy uznać bramkę? Czy może yy, decyzją powinien być rzut wolny pośredni w drugą stronę? Tutaj właśnie o tym będzie. W 21 odcinku pisze. Do nas widz. Omawiasz sytuację, w której po rzucie wolnym bramkarz fauluje napastnika i sędzia dyktuje rzut karny. W odcinku była ta ostatnia sytuacja przed Humoreską. Zwróciłeś uwagę na sam rzut. Sędzia nie zauważa przedwczesnego wbiegnięcia w pole karne obrońcy. Bramkarz broni strzał, czy też karny chyba powinien być do powtórki. Pochwaliliśmy sędziego, więc trzeba go też zganić. Jak wyglądają takie sytuacje? Czy sędzia bez asystentów ma szansę to zauważyć? A czy z asystentami? Macie jakieś ustalenia dotyczące tego, kto na co patrzy? Oczywiście jest podział obowiązków, i wtedy asystenci patrzą. Tylko przy rzucie karnym asystent ma jedną i tylko jedną misję do, do spełnienia. Czy w momencie strzału bramkarz jest co najmniej minimum jedną nogą na linii? I to jest jego zadanie. Jeżeli wyjdzie przedwcześnie flaga w górę, i wtedy powtarzamy ten rzut karny. Mam tutaj wycinek z przepisów gry rozkładamy sytuację na czynniki pierwsze. Przedwczesne wkroczenie zawodnika drużyny atakującej, czyli tego kolegi, zawodnika, który wykonuje rzut karny. Jeżeli pada bramka, nakazujemy powtórzenie rzutu. Jeżeli bramki nie ma, czyli bramkarz obroni albo gość spudłuje, nakazujemy rzut wolny pośredni w drugą stronę dla drużyny broniącej. Jeżeli przedwcześnie wkroczy zawodnik drużyny broniącej rzut karny, pada bramka, Bramkę uznajemy. Jeżeli nie ma bramki, nakazujemy powtórzenie tego rzutu karnego. Jeżeli przedwcześnie wkroczą zawodnicy zarówno drużyny broniącej, jak i atakującej, są takie sytuacje. Za szybko wbiegają. Jeżeli padnie bramka, powtarzamy rzut. Jeżeli nie ma bramki, nakazujemy również powtórzenie rzutu karnego. Co w przypadku, kiedy nastąpi przewinienie bramkarza? Jeżeli padnie bramka, bramkę uznajemy. Jeżeli nie ma bramki, rzut był nieobroniony, czyli rzut nie jest powtarzany, chyba że był wpływ na wykonawcę. I tutaj już musimy rozróżnić, czy był na, e, wpływ na tego gościa, który wykonywał ten rzut karny. Rzut jest obroniony, to wtedy następuje powtórzenie rzutu i reprymenda dla bramkarza. Napomnienie za każde kolejne przewinienie. Czyli za pierwszym razem reprymenda, a później za każde kolejne kartka. Sytuacja, w której bramkarz i wykonawca popełniają przewinienie w tym samym momencie. Jeżeli pada bramka, to rzut wolny pośredni i napomnienie dla wykonawcy rzutu. A jeżeli bramki nie ma, to rzut wolny pośredni i napomnienie dla wykonawcy rzutu. Co w przypadku, kiedy piłka została zagrana do tyłu. Jeżeli padnie bramka, rzut wolny pośredni. A jeżeli nie ma bramki, to również rzut wolny pośredni. Co w momencie, kiedy zawodnik wykona niedozwolone zwody taktyczne? Jeżeli padnie bramka, rzut wolny pośredni i napomnienie dla wykonawcy rzutu. Był taki rzut karny w naszej lidze i taką kartkę pokazał za zwody taktyczne Szymon Marciniak. Jeżeli bramki nie ma, również rzut wolny pośredni i napomnienie dla wykonawcy rzutu za niedozwolone zwody taktyczne. I ostatnia rubryka, rzut wykonany przez innego zawodnika, niż pierwotnie zidentyfikowany. Bardzo często na meczach pytam zawodnika, który strzela no i podnosi rękę. Bramkarz widzi, który strzela? Widzi. Czyli ten zawodnik, który podniósł rękę ma wykonać jedenastkę. A są takie filmiki, są przypadki, kiedy po prostu podniósł rękę, a nagle wbiegł tam za szesnastkę i strzelił. No nie. Jeżeli padnie bramka z takiej sytuacji, kiedy rzut został wykonany przez innego zawodnika niż pierwotnie został zidentyfikowany, nakazujemy rzut wolny, pośredni i napomnienie dla niezgłoszonego wykonawcy rzutu. Czyli kartkę dostaje ten gość, który wcześniej ręki nie pokazał i wbiegł nieoczekiwanie. I jeżeli nie ma bramki, to rzut wolny, pośredni i napomnienie dla niezgłoszonego wykonawcy rzutu. Czyli nie ma znaczenia, czy on trafi, czy nie trafi, kartkę zawsze ma. I tutaj jeszcze dodam oprócz tej tabelki, z której bardzo często są pytania na egzaminach. Warto jest zauważyć dodatkowo, że istnieje pewna niepisana wytyczna. Nie powtarzamy rzutu karnego w przypadkach wbiegnięcia obrońców. Chyba że punkt A. Obrońcy, którzy wbiegli w pole karne, wywarli wpływ na strzelca, to no, czyli wbiegli blisko niego, przestraszyli go, on sobie już podchodził, a oni już byli przy nim. Punkt B. Bezpośrednio po obronie strzału przez bramkarza osiągnęliby korzyść ze złamania przepisu. Czyli to, że wbiegli wcześniej spowodowało, że byli na przykład bliżej piłki odbitej przez bramkarza. Mieli realny wpływ na to. To, że wbiegli wcześniej spowodowało, że mieli mniejszą odległość do tej piłki. I jeżeli jeden z tych podpunktów zaistnieje, to jedenastkę należy powtórzyć. Trochę to było wszystko rozbudowane, ale tych sytuacji, tych podpunktów w momencie kiedy ktoś przychodzi do rzutu, przychodzi tam podyktować rzut karny i są różnego typu przewinienia jest sporo. Myślę, że Posłuchacie tego, co mówię, a dodatkowo zobaczycie ten wycinek tabelki, którą tutaj wrzuciliśmy. Będzie Wam dużo łatwiej to potem rozłożyć podczas oglądania meczów na czynniki pierwsze. Humoreska, moi drodzy, dzisiaj ta humoreska bardziej ciekawostka niż humoreska, ale coś, co warto odnotować, bo dzieje się. Dzieje się, moi drodzy, na lokalnych boiskach i można powiedzieć, że nie tylko War w ekstraklasie. Film nadesłany przez Pawła, ukłony dla niego, z Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, który podesłał nam ciekawostkę z meczu B klasy z udziałem Waru. Tak, moi drodzy. Mecz B klasy ostatniej ligi, a sędziowie mieli okazję skorzystać z Waru. Mecz pomiędzy ekipą Mini Soccer akademii Mrongowo i Mamrami Drugimi Giżycko. Wszystko było okraszone transmisją Komentarzem. Wszystko to naprawdę wyglądało zupełnie inaczej niż klasyczny mecz B-Klasy. A dlaczego to było zorganizowane? I to też ciekawostka, nie wszyscy o tym wiedzą. Każdy arbiter, który jest na szczeblu centralnym i ubiega się o to, aby dostać można powiedzieć taką trochę mini licencję na VAR, musi odbyć testowe kilka spotkań. 5, 6, 7 spotkań testowych, gdzie jest VAR gdzie może podejść do tego legendarnego monitorka, może, mogą mu koledzy na warze coś podpowiedzieć i dzięki temu nabiera doświadczenia, że potem, kiedy awansuje na szczebel, może już pełnoprawnie być sędzią VAR i korzystać sam z tych wszystkich dobrodziejstw, technologii, które mamy w Ekstraklasie i jako pierwszy kraj i federacja w Europie, również na drugim szczeblu rozgrywkowym, co jest warte podkreślenia. Widać, że się rozwijamy, nie tylko na szczeblach najwyższych, ale również w niższych ligach. I to jest warte podkreślenia. I tym miłym akcentem, moi drodzy, kończymy kolejny odcinek. Zachęcam wszystkich do podsyłania swoich kontrowersji i sytuacji boiskowych na maila kontakt małpa.waski.kanal.pl I do zobaczenia na piłkarskim szlaku, zarówno na boiskach, jak i trybunach. Cześć!